Jakiś czas temu szukałem czegoś ciekawego do zobaczenia tuż za naszą zachodnią granicą. Czyli zawsze zaczyna się to od szukania w necie. Co ciekawego Saksonia? Co warto zobaczyć w Saksonii? Most Bastei. Tam na pewno, ale w międzyczasie, słuchajcie. Pojawiło mi się coś takiego. Nie wiem, czy widzicie. Odpalmy grafikę. Zobaczcie. Może to się otworzy, bo coś ten internet dzisiaj trybi. Ale jak sami widzicie, wygląda to ciekawie. Jest to działająca od początku 1900 roku elektrownia wodna. I tą właśnie elektrownię postanowiłem odwiedzić. Zainteresowani? No to lecimy z tematem dalej. Żeby zobaczyć na żywo ten cud architektoniczny, musimy się przenieść do miejscowości Lochmen, gdzie znajduje się właśnie ta elektrownia, jak również wspomniany wodospad. Słuchajcie, najprościej auto zostawić na takim małym, kameralnym parkingu. A następnie tą dróżką tutaj w lesie przedostać się właśnie pod tą wodną elektrownię. Ale nie przynudzając, przechodzimy do normalnych ujęć. Widzicie? Tam idziemy. Idziemy sobie taką ścieżką, która cholera wie dokąd prowadzi, ale wody już słychać, słuchajcie. Jest to podobno ciekawe miejsce. Czytałem o tym parę jakichś artykułów. Ale najpierw trzeba tam dotrzeć, żeby zobaczyć, czy będzie o czym opowiadać. A tam widzicie wodospady, takie małe kaskady. A cel naszej wycieczki jest podobno ciekawy. Góry to wygląda całkiem nieźle. Tutaj mamy, widzicie, wodę sobie, która gdzieś tu spływa. Żeby nie było, tutaj mamy ścianę urwiska. Jak widzicie, ona sobie gdzieś tam kapie, kapie, kapie. I tutaj też coś mamy, jakąś taką rynnę. Ta rynna prawdopodobnie napędza jakąś tam turbinę, ale to będziemy musieli sobie gdzieś tamtą stronę zobaczyć, ale jak na razie. Pomijając to, że można tu fiknąć z tej górki, no to jest całkiem nieźle. Zobaczcie, to mi się podoba. Po prostu u nas były już postawione były tam Bóg wie jakie ogrodzenia, a tutaj parę słupków i sobie rać. Spójrzcie, jak to ładnie wygląda. No, powiem szczerze, wygląda to zachęcająco. Takimi sobie stopniami możemy zejść. W zasadzie musimy, bo nie ma innej drogi. Ciekawostka, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy to będzie koniec drogi, czy będzie można gdzieś jeszcze iść, ale musi gdzieś być jakieś przejście. Zobaczcie, tutaj sobie ta woda płynie tą rynną. Tu sobie tam płynie, 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 płynie. Tu jest coś wydeptane, może się uda przejść na drugą stronę, zobaczymy. Tutaj zobaczcie, mamy jakieś rurki, jakąś tam elektrykę.
tu widzimy. A, zobaczcie, tu mamy schody na dół. Słuchajcie, jaki bajec. Tutaj mamy do góry podejście. No, rozejdziemy, bo też mi się wydaje, że będzie to ładny widok. Przyszliśmy stąd. Jesteście gotowi? No to patrzcie. Niezłe, nie? Na żywo, słuchajcie, ten obiekt robi niesamowite wrażenie i jest tak banalnie prosty w budowie, że się dziwię, że w Polsce nie mamy tego typu budowli, które tak naprawdę wykorzystują to, co mamy najlepszego, czyli wszystkie zasoby i zapewniają ciągłość dostawy prądu, bo z tego, co widnieje na informacjach, w informacjach na tablicy, ta mała elektrownia potrafi zasilić te 300 parę domków znajdujące się w tej miejscowości. O, zobaczcie, tutaj nawet macie licznik, ile ta mała elektrownia wodna wyprodukowała kilowatów na chwilę obecną. Jak wyczytałem na tej tablicy, którą zobaczycie w filmie, funkcjonowanie elektrowni wodnej w wąwozie Lochmen działa następująco. Podstawowym elementem elektrowni wodnej jest turbina Kaplano, w której ruchome są nie tylko łopatki kierujące, ale także tak zwane łopatki wirnika. Są one obrotowo zamontowane na korpusie turbiny, dzięki czemu profile łopatek można ustawić pod optymalnym kątem natarcia w stosunku do przepływu. Nazywa się to podwójną regulacją. Schody, 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 schody. Co my tu mamy? Uda się? Coś nie widzę. Zatem tu mamy nic komarów. Musimy patrzeć, żeby nie fichnąć. Tam do góry nie będziemy wchodzić, bo tam macie łańcuszki. A poza tym nie w tych butach, słuchajcie, że... Przejdziemy sobie w dłuższej rynny, zobaczcie, to jest mega miejsce. No dobra, przejdziemy sobie wzdłuż tej budowli. Jak widzicie, wszędzie możemy sobie przez te niecki popatrzeć. Ale się tam dzieje. Przedmiotowa turbina nazywa się turbiną Kaplana, a to dlatego, że zainstalował ją, wymyślił, jak zwał, tak zwał, w 1913 roku Wiktor Kaplan. Ta turbina, która jest zainstalowana w tej elektrowni, osiąga średnią sprawność na poziomie 95% przy mocy od 40 kW do 215 kW. Przy wysokości podnoszenia 10,4 metra i przepływie od 0,5 metra sześciennego do 2,6 metra sześciennego wody na sekundę. Powiem wam, jest to bardzo fajny taki akwedukt. Bo z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Położony, jak widzicie, w takim pięknym, w zasadzie pięknym miejscu. Wszędzie mamy skały. I tam na końcu mamy jakieś schody. I sobie podejdziemy tam. Chyba, że tutaj wejdziemy, ale tu wszędzie mamy błoto. Jakieś... Na razie.
Słuchajcie, nie wiem ile to ma metrów, ale jest to długie. O, tu mamy fajny widok, zobaczcie. I możemy sobie tutaj nawet wejść. Spójrzcie, nieźle, nie? Zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Mamy tutaj śluzę. Mamy tutaj rzeczkę. I tutaj mamy to koryto, które sprawia tą elektrownię wodną w ruch. Spójrzcie. I tam na końcu mamy ten wodospad, który widzieliście. Wiadomo, że większy nurt wody, większy nurt tej rzeki powoduje to, że turbina działa szybciej i to powoduje, że pojawia się ryzyko kawitacji na łopatkach. A zjawisko kawitacji można opisać jako wnękę nad powierzchnią ostrza. Tak przynajmniej wychodzi z tłumaczenia. Istnienie tej wnęki powoduje, że cząsteczki wody w tej wnęce uderzają u siebie mocno i głośno, i przez to materiał jest poważnie narażony na uszkodzenie. No dobra, czas wracać, słuchajcie, do samochodu i odwiedzić kolejne, być może ciekawe miejsce, ale to naprawdę robi mega robotę. Możecie nie wierzyć, ale ta ilość wody w tej małej rzece, która nazywa się Wesenic, to mniej więcej 450 litrów na sekundę i jest to wartość gwarantowana właśnie przez te koryto, które również widzicie na dopływie. W ten sposób przy wykorzystaniu tego dopływu zapewnione jest to, że elektrownia jest zasilana taką ilością wody, jaka jest potrzebna, natomiast pozostała część wody jest puszczona w sposób naturalny i nie powoduje to zagrożenia bądź zachwiania ekosystemu, który się tam znajduje. Jak tam ludziska? Podobało wam się? Mam nadzieję, że nie widzieliście jeszcze tego typu miejsca. Ja tu jestem pierwszy raz. Jeżeli wam się to podoba, podobają wam się takie obiekty, oglądajcie, subskrybujcie, polecajcie, a na pewno wtedy będzie tego więcej. Wy sobie jeszcze chwilę popatrzcie, a ja idę do samochodu.